satelitarnego przekazu stereofonicznego. Nie reguluj swojego odbiornika. A teraz żegnamy się już z maluchami, a przed telewizory zapraszamy domowe przedszkolaki. Która godzina, pyta rodzina, jak kraj jest wielki, przeszli wzdłuż. Wszyscy gotowi? Można zaczynać? Zatem otwieram nasz program już! Witam wszystkich bardzo punkowo, bardzo serdecznie w to niedzielne popołudnie. Z tej strony Adam i rozpoczęliśmy właśnie 306 audycję Punkowe Przedszkole. Będzie ona trwać przez najbliższe 3 godziny, od 18 do 21. Pierwsze dwie będą nagrywane i jeszcze dzisiaj po 22 trafią na nasz kanał na YouTube, a wpis z linkiem oczywiście umieścimy na naszym Facebooku, więc warto mieć na niego oko. W tamtym tygodniu powiedzieliśmy sobie o początkach punk rocka w Polsce. Posłuchaliśmy pierwszych punkowych kapel, które to przecierały szlaki dla pozostałych, a dzisiaj naszym tematem głównym są zespoły o bardzo wyjątkowych nazwach i właśnie tym zajmiemy się na naszej następnej godzinie, godzinie głównej, czyli od 19 do 20. Ale zanim tam trafimy, najpierw serwis informacyjny, czyli najświeższe wydarzenia ze sceny punkowej, informacje o koncertach, płytach, wydarzeniach oraz kolejny nowy zespół promowany w radiu, który przedstawimy, nosi nazwę Kuepasa. O tym dowiecie się nieco później. Dodatkowo w bonusie posłuchacie krótkiej rozmowy pana Nikta z Magillą, dlatego zostańcie z nami. Zapraszam również na czat, na którym obecni są już Lenek, Maciej, Oskar 636, pan Nikt i oczywiście Zielona. Tak samo dajcie znać przez panel pozdrowień, co u was i jak wam mija to popołudnie, jak wam minął weekend, czy gdzieś planujecie się wybierać na koncerty w przyszłych tygodniach, po prostu dajcie znać, że już jesteście obecni. Wszystkie odnośniki na naszej stronie głównej www.radiounderground.org lub ewentualnie możliwy też jest dostęp przez aplikację na Androida.
Tak więc dajcie znać, jak tam wasze przyszłe koncerty, czy przeszłe, czy gdzieś byliście, ponieważ już wkrótce zacznie się szaleństwo festiwalowe. No to dlatego też dam wam przyszłą niedzielę wolną. Od razu informuję, że za tydzień nasza audycja się nie odbędzie i słyszymy się za 2 tygodnie. Dobrze, no to kontynuujemy dzisiejsze nadawanie, które rozpoczęliśmy od utworu Jestem Oskarżony grupy Strike. To jeszcze coś z ich albumu, fajny utwór Moja Kariera. Posłuchamy, a następnie przejdziemy do serwisu informacyjnego, gdzie nie będzie dużo może o wydarzeniach, ale będzie naprawdę sporo informacji o nowych płytach. No to tyle, zaczynamy. Jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie i mam nadzieję, że będziecie dobrze się bawić i zostaniecie aż do godziny 21. Ja za chwilkę zerknę sobie na panel pozdrowień, a tymczasem posłuchajcie grupy Strike z utworem Moja Kariera. To była grupa Strike z utworem Moja Kariera. Dobrze zatem, zerknijmy w takim razie na panel pozdrowień. Pierwsze pozdrowienie od Aci. Witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy oraz tych obecnych na czacie. Lenek, Liza, Wbrudna, Adam, Pan Nikt, Ironka. Pozdrawiam serdecznie z TLK Beskidy, Acia. No proszę. No to my również Acia pozdrawiamy. Wielkie dzięki za wpis, za pamięć o nas. No i baw się dobrze w tych Beskidach. Pozdrowienie kolejne pochodzi od Krzysztofa. Witam wszystkich. Oj, a następnie Old Punk się ma wszystkim. Tak to jest z tymi pozdrowieniami, z tym panelem pozdrowień, że nie zawsze wszystkie chcą dojść. Ha, bez skojarzeń. Tak więc, jeżeli nie przeczytałem waszego wpisu, to po prostu wyślijcie go jeszcze raz i powinno być w porządku. Dobrze, jeszcze pan Nikt pozdrawia Magilę, który nie może nas teraz słuchać, ale jest z nami. No, zawsze może sobie odsłuchać oczywiście audycję poprzez YouTube. Tak więc pozdrawiamy wszystkich tych, którzy odsłuchują. Na czacie widzę temat koncertów, właściwie festiwali. Dokładnie, za tydzień będziemy czochrać Bobra. Oskar się wybiera na Muszlownik, też ciekawa impreza. O koncertach powiemy sobie już niedługo. Oczywiście na naszej stronce radiounderground.org bardzo dużo plakatów dotyczących festiwali, więc zerknijcie również tam, można sobie zobaczyć co i jak. A tymczasem, skoro nie ma... O, jeszcze są kolejne pozdrowienia.
od Lenka, witam i pozdrawiam. I jeszcze gruby napisał, wokalista i perkusista dzisiaj promowanego zespołu obecni w środę w Szczecinie na pierwszym koncercie Haruszy, dodatkowo świętowane 22 urodziny. No proszę, to ja bym tutaj odśpiewał 100 lat, ale już to kiedyś robiłem i chyba zalecane jest, żebym tego nie ponawiał, ponieważ słuchalność drastycznie spadła. Tak więc, tak czy inaczej, wszystkiego najlepszego oczywiście i oby dużo, dużo koncertów dla Was, żeby się działo. Dobrze, moi drodzy, w takim razie przechodzimy do naszego serwisu informacyjnego. Zapraszam. Serwis informacyjny. Zaczniemy od wydarzeń z kraju, jak i z zagranicy. Otóż od jakiegoś czasu ludzie z Ukrainy mogą bez wiz przekraczać granicę Unii Europejskiej, czyli granicę Polski. Co to zmienia w ich sytuacji? W gruncie rzeczy niewiele. Do tej pory wydano 3 miliony biometrycznych paszportów, wyłącznie na podstawie których można korzystać z ruchu bezwizowego. Jak donosi strona ukraińska, w ostatnich dniach zaobserwowano wzmożony ruch przed urzędami wydającymi takie dokumenty. Dziennie paszport biometryczny otrzymuje 21 tysięcy obywateli ukraińskich. Tylko tak przypomnę, że ostatnio robiono też sondaż w Rosji, gdzie Rosja uznała, że pierwszym wrogiem numer jeden dla nich to jest właśnie Ukraina. Dziwnie. Polska Straż Graniczna nie oczekuje jednak skokowego wzrostu liczby chętnych do przekroczenia granicy państwowej. Ludzie z Ukrainy w zeszłym roku przekraczali granicę Unii Europejskiej 15 milionów razy. Nie ma wątpliwości, że znakomita większość tych podróży była związana z podejmowaniem pracy legalnej lub nie. Obecne przepisy o ruchu bezwizowym dotyczą podróży prawa, na pracę nie dają. Do tego będą potrzebne oddzielne zezwolenia. Zwiększony ruch ukraińskich obywateli w Polsce zetknie się z pewnością z rosnącymi nastrojami ksenofobicznymi, obejmującymi również obywateli Ukrainy. Dobrze, ze świata w Liverpool. Przenosimy się do Liverpoolu. Tam ostatnio nacjonalistyczny marsz znowu powstrzymany. Jest to ostatnia wiadomość na dzisiaj, dość taka rozbudowana, więc chciałbym ją tutaj Wam przedstawić, bo jest to informacja od załogi dywizjonu 161, ostro i antyfaszystowsko działającego w Wielkiej Brytanii. No i tak, w trzecim dniu czerwca, w sobotnie popołudnie, w centrum Liverpoolu, na wezwanie lokalnego porozumienia grup antyfaszystowskich zorganizowano protest przeciwko marszowi skrajnej prawicy. Organizatorem przemarszu była znana od lat nacjonalistyczna grupa EDL, English Defence League. Po kilku nieudanych spędach nacjonalistów w Liverpoolu, po których za każdym razem musieli być ewakuowani przez policję, tym razem próbowali zwołać swoją większą mobilizację. Odpowiedzią naszego środowiska była również mobilizacja, by pokazać, że nie ma miejsca w robotniczym Liverpoolu na publiczne krzewienie rasistowskiej nienawiści i ksenofobicznej propagandy. I tutaj mam taką relację dla Was właśnie pochodzących od antyfaszystów. Miejscem antyfaszystowskiej demonstracji był skwer przy zachodnim wyjściu ze stacji kolejowej Liverpool Lime Street, nieopodal planowanego przemarszu EDL. O godzinie 12 docieramy na miejsce lokalną ekipą wraz ze wsparciem z Londynu. Dookoła dworca dużo policji, obstawione wszystkie wyjścia wewnątrz, jak i na zewnątrz przy wyjściu z peronów. Policja w pełnym rynsztunku, wyposażona w kaski i pancerze, przygotowana na konfrontację. Według oficjalnych danych na ten dzień zmobilizowano blisko 200 funkcjonariuszy wspartych policją na koniach i z psami. Naprzeciwko naszego zgromadzenia po drugiej stronie ulicy szczelny kordon policji odgradzający miejsce docelowe narodowych wykolejońców St. George's Hall, gdzie chcieli przedstawić publicznie swój polityczny bełkot. Z minuty na minutę nasz tłum gęstnieje i jest już blisko 300 osób. Zauważyć można lokalnych działaczy z różnych środowisk, jak i zwykłych ludzi z dziećmi, studentów oraz związkowców. Trwają przemówienia z megafonów, leci również muzyka, a policja próbuje izolować kontrdemonstrację. Po kilku minutach postanowiliśmy udać się na obchód lokalnych uliczek i sprawdzić miejsce wypadowe EDL-owskiego spędu. Docieramy pod pub The Lord Warden na skrzyżowaniu ulic London Road i Camden Street.
gdzie szczelny, podwójny kordon policji ze strefą buforową dla policji konnej obstawia miejsce zbiórki nacjonalistów. Policja oddziela około 40-50-osobową grupę nieudaczników z IDL, niepasujących do otoczenia i niepożądanych przez lokalną społeczność. W ich tłumie znane patologiczne mordy, zwołane z innych miast. W stronę IDL latają różne przedmioty, od cięższych po zwykłe zgniłe owoce i ulubione przez nich banany. Trwają przepychanki z policją, która aresztuje kilka osób i nachalnie filmuje twarze. Jedna z lotnych, ofensywnych grup protestu próbuje zajść od tyłu pub, lecz wąski przesmyk po chwili zostanie również też oddzielony szybko przez kordon policji. W międzyczasie jednej osobie na osłodę udaje się przedrzeć przez główny kordon, która konfiskuje flagę jednemu z faszystów zgromadzonych przed wejściem do pubu. Po kilku minutach przepychanek i stosownych obelg z naszej strony, zdecydowana szarża konna policji toruje przejście pod marsz, a za nim niczym w magicznym pierścieniu rusza idealowska swołocz. Tłum około 80-osobowy szybko reaguje i przemieszczamy się w przeciwną stronę, by przywitać ich wolno eskortowany marsz przy St. George's Hall. Docieramy pod frontowy budynek kolejowy, a zza rogu z ulicy wychodzi znowu eskortowany marszyk. Natychmiastowo na całej szerokości ulicy rozciąga się nasz komitet powitalny, który przemieścił się w to miejsce po około 10-15 minutach, co świadczy o tym, że IDL-owski marsz dokładnie tyle trwał, obchodząc kilka uliczek wokół dworca i przechodząc maksymalnie 600 metrów. Nieopodal obok wyjścia z dworca nadal trwa nasz główny antyfaszystowski wiec, który wzrasta do blisko 1000 osób. W tym miejscu do blokady dochodzi kordon i zaczyna się największy kocioł. Policja nie odpuszcza i chce za wszelką cenę przetorować trasę. W obu kierunkach latają różne przedmioty. Z naszej strony petardy, z ich strony półpełne puszki z piwem. Obok nas ląduje nawet jedno marki tyskie. Czyżby w ich pochodzie byli jacyś polscy nacjonaliści, a może tylko wygłaszają swoje populistyczne hasła straszące emigrantami, jednocześnie popijając imigranckie piwo. Blokada spełnia swoje zadanie, lecz powoli jesteśmy spychani przez frontalny kordon policji. Kiedy faszystowski pochód dociera do placu St. George, w tym miejscu do blokady dołącza się główny wiec z podworca, otaczając całkowicie IDL szczelnym pierścieniem. Na ulicy siadają ludzie, są całe rodziny z dziećmi. Wielka mobilizacja IDL zgromadziła około, uwaga, 50 osób, a widoczne flagi można policzyć na palcach jednej ręki. Po kilku minutach presji tłumu policja decyduje się wycofać, a raczej ewakuować marsz. Policja konna brutalnie toruje tyły otaczającego tłumu i otwiera drogę do odwrotu. Znowu przychodzi odsiecz i czarny blok jest formowany naprzeciwko głównego kordonu. Trwają przepychanki, zaczynają się aresztowania. Po kilkuminutowych konfrontacjach znowu policja konna i kordon w pełnym rynsztunku przepycha nas, torując drogę do ucieczki IDL. Przy muzyce z Bene Hilla i szyderczym śmiechu antyfaszystów policja bezpiecznie ewakuuje ich marsz z powrotem w boczne wejście do dworca, pilnując ich nawet do pociągu i wywożąc w inne części miasta. Nasza kontrdemonstracja trwa dalej. Ciągle słychać przemówienia. Policja zaś pokazuje swoje prawdziwe oblicze i dokonuje brutalnych zatrzymań. Pod pretekstem aktu prawnego sekcji 12, 14 czy 60 zrywane są zakrycia twarzy czy nawet okulary. Demonstracja nacjonalistycznych zwyrodnialców jest definitywnie zakończona. Liverpool znowu jest miastem zwycięskim i czystym od faszystowskich idei, wrogich lokalnej społeczności. A kontrdemonstrację przeprowadzoną należy uznać za kolejny sukces. Cała obecność IDL-u w centrum miasta była pod ciągłą presją antyfaszystów, a każdy ich krok obstawiała policja. Co najważniejsze, nie zostali dopuszczeni w miejsce ich docelowego wiecu, tak więc potem w popłochu uciekli pod osłoną policji. Fajnie, że Liverpool dał kolejny dowód, że faszystowskie idee powinny już dawno znaleźć się na śmietniku historii. I brawo dla ludzi, którzy właśnie brali udział w kontrdemonstracji. Super. Tyle jeżeli chodzi o wydarzenia. Teraz posłuchamy sobie grupy Łysina Lenina, utwór Precz, a następnie zapraszam Was na wywiad, który przeprowadził pan Nikt z Magilą, czyli wokalistą grupy Zwłoki. Zapraszam. No,
większością patriotów porwały cię do żłoba. Jednoczeni fanatycy złoczą się za Boga. Paru rynnych stawia sobie każdy za swoje prawa. Zabroni nam się kochać, zakazali wszystkie prawa. O, o, press, press, press. O, o, press. O, press, press, press. O, press. Tylko patrzcie, że zapalą pod heretykiem stąd. Tylko czekać, kiedy zaćmi zdejmie papieski głos. Może wróci się sędziwa, feudalizm może też. Na ulicy pod kotnicy będą rani się dołek. O, press, press, press. O, press. O, press, press, press. O, press. O, press, press, press. O, press. O, Łysina Lenina, a teraz właśnie obiecany wywiad Pan Nikt i wywiad z Magillą. Cześć, tu Pan Nikt. Dziś moim gościem jest frontman legendarnej kapeli Zwłoki Jacek Kosiński Magilla. Witam Waszą Ekscelencję. Witam wszystkich, którzy nas słuchają i w imieniu całej kapeli Zwłoki pozdrawiam wszystkich. Jacku, dziś jest 6 czerwca 2017 rok, a ty podałeś na swoim facebookowym profilu ekscytującą wiadomość odnośnie wakacyjnego koncertu. Powiedz naszym słuchaczom Radia Underground kilka słów na ten temat, proszę. No, przyszedł czas, że zagramy na Woodstocku, generalnie na przystanku Usmalca. Wszystkich zapraszam. Dziękuję tym wszystkim organizatorom przede wszystkim i tym wszystkim, którzy nam bardzo pomogli, żebyśmy tam zagrali. No i po prostu zapraszam w pogo pod scenę. Nie? Super, naprawdę elektryzująca wiadomość. Jacku, do tej pory przed jak wielką publicznością graliście? No wiemy, że Woodstock to jest niesamowicie wielki festiwal. 500 000 ludzi, być może więcej nawet przyjedzie. Jakie macie doświadczenie? Jak się czujesz przed takim występem? Znaczy no, zawsze mam tremę, nie? Zawsze jak wchodzę, czy to w małym klubie, czy na większą scenę, ja mam zawsze tremę, nie? Bo jeżeli ktoś mówi, że nie ma tremy, to ja myślę, że oszukuje po prostu, nie? Ale jak już wejdę na scenę, to po prostu wywalam wszystkie bebechy punkowe dla załogantów pod sceną i robię to, co mam w sercu i tak jak po prostu z przekazem zwłok po prostu, nie? Piękna sprawa. No, Zwłoki, Exploited, miejmy nadzieję, że Exploited też dojdzie do tego koncertu. To będzie coś niesamowitego. Poza tym... Znaczy Exploited gra na dużej scenie. Tak, ale chodzi o to, że to jest ta sama impreza, prawda? To będzie coś niesamowitego. Tak, no, fajnie by było, jakbyśmy podgrzali załogantów punkowych, a później ja sam pójdę zobaczę Exploited. Aż mnie korci. Wiadomo. Aż mnie korci. Słuchaj, jeszcze, bo tak mamy niewiele czasu, powiedz mi jeszcze, co z tą płytą waszą? Nagrywacie, nie nagrywacie? Co tam słychać? Tak. Dzięki. I od razu pozdrawiam Melona. Nagrywamy płytę u Melona i myślę, że już nasza płyta będzie osiągalna. Pierwsza płyta, po prostu ta profesjonalna, będzie na osiągalna do kupienia na Woodstocku, a oficjalna promocja jakby poleci troszkę później, nie? Ale no, staramy się, żeby tak poszło fajnie. No, chcę też powiedzieć, że jest taki nasz bardzo dobry przyjaciel załoga, Żwirek, który wydał za swoje pieniądze, zrobił koncert w Legnicy i wydał winyla. Także też jest ten winyl już niedługo będzie jakby osiągalny.
Świetnie. Czy na Woodstocku usłyszymy jakiś nowy staw? Coś zagracie nowego, czy stare kawałki? Nie, no gramy tego starego seta, ale też mamy niespodziankę. Pięknie. Super. No to trzymamy kciuki, żeby to wszystko ładnie się tam zgrało, ułożyło, żeby pogoda dopisała, żeby frekwencja pod sceną dopisała, żeby pogo było niesamowicie elektryzujące. No i co? No i życzę połamania mglanów. Nie, dziękuję. Dzięki serdecznie za rozmowę. Do usłyszenia. Ja dziękuję bardzo za kontakt, szacun i jeszcze raz powiem tradycyjnie Awe. Awe. Cześć. To był wywiad, króciutki, ale w sam raz. A teraz słyszeliście zwłoki, nasz koniec utwór. Dobrze, moi kochani, w takim razie przechodzimy do informacji o koncertach, a jest ich naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. To jest praktycznie nie do ogarnięcia, ile jest koncertów punkowych teraz w Polsce, ile będzie punkowych koncertów i festiwali w Polsce. Naprawdę niesamowicie dużo. Poza oczywiście jakimiś znanymi imprezami typu jak Woodstock, o których tutaj nie trzeba, myślę, że wspominać za bardzo. Dobrze, no to tak, trasa nauki ogólnie. Przyjrzyjmy się, gdzie będą grać w najbliższym czasie. 17 czerwca Jastrzębiec-Zdrój, 23 czerwca w Rawiczu, w Domu Kultury, 21 lipca w Czcielu i 22 lipca w Broczynie na imprezie Chaos nad Drawą. Kolejne tutaj promowane przez nas też zespoły Satellites zagra w Warszawie 11 lipca, The Real Mackenzies 30 lipca zagra, Casualties zagrają w Warszawie 15 sierpnia, a warto mieć już teraz na to, na te imprezy oko. No oczywiście Punk's Picnic we Wrocławiu, przypominam, 15, 16, 17 czerwiec, czwartek, piątek, sobota, mnóstwo kapel, Wege, Cateringi. Tak więc będzie się dużo działo, poza tym jakieś kino polowe podobno ma być nawet, więc fajna impreza. Punk Picnic we Wrocławiu, kapele zagrają takie jak Radykalna Wieś,
Antisocial Reject z Norwegii, Zwłoki, Hańba, Wojna, Brink of Despair z Niemiec, Chamber z Niemiec, jeszcze kapele z Finlandii, Holandii, z Czech, na przykład Gataka, Pochwalone z Niemiec, Midnight Crisis, Past Life Scar, Social Crisis, Limp Blitzkrieg i wiele, wiele innych, więc ciekawa impreza. Dobrze, co ciekawe jeszcze, jeżeli chodzi o Punk's Picnic we Wrocławiu, to ludzie w wieku od 0 do 13 lat mają wjazd na imprezę za darmo. O! No i oczywiście będziemy czochrać Bobra za tydzień, 23, 24, 25 czerwiec. Duża impreza w Namysłowie, na której to pojawią się takie kapele jak Bulbulator, Sfejt, Kozak System, Proces, Koniec Świata, Hańba, 30-lecie Zielonych Żabek, Ford, BS. Są jeszcze mała scena i duża scena. W sobotę Ryba Piła, Nieelektryczna Grupa Muzyczna, Grupa Podwyższonego Ryzyka, The Axe, Harusza, Czapa, Allianz, Na Górze, Prawda, Ofensywa, Anti-Nowhere League, Animators, Moskwa, a w niedzielę Brudne Dzieci Sida, Stan Surowy, The Bastard, Pull the Wire, Lazy Class, Plebania, Debil, Wstrząsy Wtórne i WHT 30-lecie z Paulusem na wokalu, z tego co się dowiedziałem ostatnio. Więc będzie się działo. A jeżeli nie będziemy czochrać Bobra, to będziemy robić Ultra House Picnic w Żelebsku koło Biłgoraja. 23 i 24 czerwiec, impreza o niesamowitym charakterze w cudownym miejscu, błogim, zacisznym, dopóki nagle nie wyskoczą kapele i zaczną grać. A między innymi pojawią się w tym roku tam grupa z Wielkiej Brytanii, Varukers, czy też Juggling Jugglers z Finlandii, Government Flu, Guantanamo Party Program, Deserter, Schizma, Illegality, Bunkier, Long Way to Go, Psycho Squad, Subhumans i też wiele, wiele innych kapel na Ultra House Picnic. Rok na Bagnie Festival od 30 czerwca do 1 lipca. Armia Laocze, Booz & Glory, Farbelere, Sztywny Palazzi, Sex Bomba, Po Prostu, Prawda, Wańka Wstańka, ND, Ludojades, The Corps, Sedes, Dead Infection, Plebania, Bachor, Dzieciuki, Tester Gier, Podwórkowi Huligani, 4 Kilo Obywatela, Trippies Rumor, Błękitny Nosorożec, Long Way to Go, The Cold, London 70, Spirit of 84, wiele, wiele też innych grup. Poza tym oczywiście kino festiwalowe, wystawy, turnieje sportowe, spotkania z autorami książek o tematyce muzycznej, wokalistami, więc to wszystko odbędzie się już niedługo, od 30 czerwca w Goniądzu. Rok na Bagnie. Dalej, Gorzów Wielkopolski. 23 czerwca odbędzie się tam trzeci charytatywny koncert z aukcją dla niepełnosprawnego perkusisty Jacka. W tym zagra tam Zakaz Posiadania. Zapraszamy, wspierajcie takie charytatywne koncerty. 15 czerwca w Warszawie Human Rights, Radio Poland, Łap Panka, a w Krakowie koncert Janusza Rajczela, Muzyka Przeciwko Rasizmowi w klubie Apoteka. 16 czerwiec w Chrzanowie, koncert za darmo, pub muzyczny Jamajka, zagrają tam Do Góry Nogami, Terapolka i Kabana, a w Krakowie na zewnątrz, DPS w pubie pod ziemią. 17 czerwca w Ostrowcu Świętokrzyskim Seks Bomba, w Myślenicach The Bastard, Psychodela i inni, w Kielcach Rastafirant, Maleo Reggae Rockers, w Szczecinie Ranger z Finlandii i Brudny Skurwiel, w Kwidzynie Kult. To wszystko 17 czerwca. 20 czerwiec Wrocław, klub Liverpool, koncert Raskolnikow. Grupa ta jest taką postpunkową, zimnofalową grupą, więc myślę, że też warto zareklamować ten koncert. Raskolnikow 20 czerwca we Wrocławiu. 23 czerwiec w Rawiczu Dom Kultury, Nauka o Gównie, Awaria Obrazu i Treaty, a w Jarocinie Proletariat i Francis Dolas. I koncert charytatywny Gorzów Wielkopolski, Dyfer, Zakaz Posiadania. 24 czerwiec, Gryfów Śląski, Włochaty, Boneless Brigade i Moszna. 25 czerwca, Tila w Kielcach. 30 czerwiec do 1 lipca w Warszawie Resist Festival, szósta odsłona po dwuletniej przerwie tego festiwalu Resist Fest, więc przygotujcie się na warsztaty, spotkania, prezentacje, pokazy i koncerty, wszystko wokół strategii oporu ruchów społecznych. Tak jak mówię, impreza w piątek i w sobotę, poza spotkaniami, ciekawymi rozmowami, koncerty Mr. X, Firenze, Human Rights, Eskalacja,
Co jeszcze? Sorta, Adacta, Aporia, ON2B, Antidotum. Szczegóły na stronce resistfest.noblogs.org. No i też oczywiście koncert w Warszawie, sponsorowany, tak, wspierany przez nas, Warszawa, Potok II, Dom Ludzi, i tam zagrają kapele, myślę, dość ostre, ponieważ czcionka nie pozwala mi na to, żeby odczytać ich nazwy, ale myślę, że to są takie grupy jak Helheim, Hierarchia, Mr. Krab i nie wiem, co tam jeszcze gra tak naprawdę. No ale impreza będzie dość ostra. Kolejna impreza, Resist Fest, szóste wydanie, Eskalacja, Wait, Meister X, Antidotum, o tym już mówiłem, plakacik też macie na stronie naszej, więc sobie można zobaczyć, bo jest bardzo fajny. Pierwszy Punkfest w Bałtowie, 8-9 lipiec, TZ Denksenna, Ozotox, na zewnątrz, Pantakoina, Friedhof, Spirit of 84 i Pijacka Banda. Wszystko to w Bałtowie koło Ostrowca Świętokrzyskiego, wjazd jedyne 20 zł, ciepłe jedzonko, pole namiotowe, więc wszelkie napoje i impreza też pod naszym patronatem. Pierwszy Punkfest Bałtów, 8-9 lipiec. Dobra, no to co? Co jeszcze tutaj mamy za koncerty? Chętnie by wam o nich powiedział, ale moja lista właśnie się zawiesiła. O, ruszyliśmy. Okej. Okay. No to już tylko koncerty na lipiec tutaj w Węgorzowie, Kult 7 lipca, a więc o tych imprezach będziemy sobie mówić chyba nieco później, pod koniec czerwca. Chyba tak zrobimy. Aha, jeszcze przypominam, że jest festiwal FK, Ełcki Festiwal Kultury Alternatywnej. No i oczywiście w Czcielu piąty festiwal Hey Ho Ramona, bardzo punkowy, nauka o gównie, WC, kolaboranci, uliczny opryszek, zakaz posiadania, ofensywa, Wańka Wstańka, Patyczak, Los Fastidios, włoska ciekawa kapela. Dobra, tyle jeżeli chodzi o koncerty. Też jeszcze już zacznę mówić o tym, że odbędzie się sławne punkowisko w miejscowości Punki. Już myślałem, że tej imprezy nie będzie tutaj takie zaskoczenie, więc w Punkach punkowisko 12 sierpnia, wjazd za zupełną darmochę. Posłuchacie wielu kapel, w tym Analogsów, Sedes, Prawda, Leśne Ludki, no i wiele innych grup. Za darmo, punkowisko, za darmo, 12 sierpnia, Punki, województwo śląskie. Zerknijmy jeszcze na chwileczkę na koncerty zagraniczne. 16 czerwca w Belfaście grupa 999. 4 lipca zagra w Glasgow Green Day oraz grupa Rancid. No i 3, 5, 6 sierpnia Rebellion Festival w Blackpool, chyba największy punkowy festiwal. Zagrają tam naprawdę wszystkie znane kapele punkowe. Dobrze, to teraz chwilka przerwy muzycznej i posłuchajmy sobie grupy Spółdzielnia Inwalidów, utwór Młodość.
reszta czeka na ciebie, tego się chce, reszta czeka na ciebie. Spółdzielnia Inwalidów, utwór Młodość, który to znajdziecie na albumie 10 lat za późno, rok 1990. W porządku, szybkie zerknięcie na panel pozdrowień, tutaj Doro napisał, cześć, witam i pozdrawiam. Witam cię Doro, miłej audycji, miłego słuchania. No a my przechodzimy do nowych płyt, a ich jest naprawdę również bardzo, bardzo dużo. Zwłaszcza, że moda na winyle trwa. I znane płyty są przenoszone w tym momencie na winyle. No i tak, Allianz. Cała anarchia mieści się w uliczniku. Zatrzeszczy na winylu, na longplayu. Klasyczna płyta sceny niezależnej lat 90. Najszybsze punki i najbardziej bujające reggae. Taki miks. To jest taki klasyk, że oprócz czarnego będzie też w limicie winyl pomarańczowy. I pomarańczowy na pół z czarnym. Tak więc do wyboru, do koloru i to takich nietypowych kolorach. Premiera tych winyli około 20-25 czerwca na festiwalach Czochraj Bobra, Ultra House Picnic, a później Rok na Baknie, Fest i Muszla Fest. Kosztuje longplay ten Allianzu 45 zł. Można już rzeczywiście składać takie zamówienia wcześniejsze na pasażera. O. Więc Allianz, cała anarchia mieści się w uliczniku na longplayu. Posłuchajmy zatem coś z tego albumu, tak dla przypomnienia, utwór Trucizna. Światem, w którym żyję, rządzi prosta zasada, tylko tyle możesz mieć, o ile trwa się postarasz. Wybieram, już widziałem poszyły proroku. Już nie wiem dzień zawątów od mroku. Polityk o kilku wyustanych twarzach i żeglono osób godnych zaufania. Proste reguły rządzące dzisiaj światem, jak najdroższe alkohole, jak najkrótszy wyścig szatem. Jesteśmy w tej historii ostatni. Po prostu jesteśmy kolejnymi żyjącymi w czasach pogardy. Osy jest bruk, nieprzyjemne ulice. Życie nie jest złe, chociaż ciężki jest. Życie lepsze cokolwiek robisz uważnie. Posłuchaj, nie spotkałem jeszcze w życiu uczciwego biskupa. I tak jest. Grupa Allianz zatrzeszczy na winylu. Cała anarchia mieści się w uliczniku. O. Dobra. Kolejna nowa płytka. Tym razem już bez jakichś takich albumów, które są wpychane na winyl. Na płycie kompaktowej ukaże się nowy album UK Subs. Tak jest. Oni nadal grają i wydają
płyty. Album nazywa się Zjezo. Tak, nietypowa nazwa, Zjezo. To najnowszy album UK Subs. Punkowa lokomotywa dojechała z tytułami płyt do litery Z. Czy to stacja końcowa pokaże przyszłość? Chwilowo można się jeszcze delektować nowymi dźwiękami weteranów. Płyta CD, ta nowa UK Subsów, Zjezo, kosztuje 58 zł, a znajdziecie na niej aż 16 utworów. Tak więc posłuchajmy specjalnie dla Was kawałek z najnowszej płyty UK Subs, Dope Fiend. UK Subs, Dope Fiend z najnowszej płyty Zjezo, z najnowszego albumu kosztującego 58 zł, ale 16 utworów na nich, tak więc nie jest źle. Więc mieliśmy tutaj taki klasyczny punk rock UK Subs, mieliśmy Aliansów, czyli szybkie punki reggae. No a teraz jeszcze bardziej zmieniamy w ogóle styl muzyczny, ponieważ oto chciałem Wam zaprezentować kolejną nową płytę, która już prawie ukazała się w sprzedaży. Pewnie zespół jest Wam nieznany, bo to jest moje dzisiejsze odkrycie. Nazywają się Szumkot. Szumkot wyda longplaya 12-calowego zatytułowanego Modlitwa, ale też również nagrania będą dostępne oczywiście na Bandcampie w wersji cyfrowej, więc będzie można je sobie kupić. Chyba, że coś tutaj pochrzaniłem. Poczekajcie chwilkę. Nie, no dobrze. Szumkot. Okej. Dobra, no właśnie. Szumkot. Zimnofalowy, postpunkowy debiut po polsku. Co prawda spóźniony o jakieś 30 lat, albo właśnie idealnie o czasie, ponieważ ta zimna fala gdzieś tam znowu powróciła. No i nagrali 4 melancholijne, poetyckie, choć wcale nie tak wolne numery. Na smutno, jak to bywa w zimnej fali, z elementami nawet jakiegoś japońskiego seksu podobno. Ja się tamtego nie dosłuchałem, a przesłuchałem z tych 4 utworów 3. Gdyby powstali 3 dekady temu, bez wątpienia wygraliby Jarocin 1985, a Chełstowski byłby po prostu zachwycony. Szumkot wydał longplaya 12-calowego Modlitwa, 4 utwory tylko na winylu. Limit
do 200 sztuk, więc kolekcjonerzy, śpieszcie się. Jednostronna płytka kosztuje 36 zł, a można zamówienia składać na pasażerze lub też można sobie ściągnąć tą płytę w wersji cyfrowej już na Bandcampie. szumkot.bandcamp.com. Niestety na Bandcampie zauważyłem, że kosztuje bardzo dużo, dużo za dużo, 10 euro sobie aż krzyczą za te 4 utworki, więc myślę, że o wiele lepiej jest troszeczkę może poczekać, czy już teraz po prostu zamówić sobie ten winyl, ponieważ no limit jest 200 do 200 sztuk, ale 36 zł to nie to samo, co chyba około 50 czy tam 46 zł. No ale zanim zacznę ich tutaj zachwalać, w sumie to już zachwalałem, tak, już się wygadałem, no to posłuchajmy, jak grają. Moim zdaniem bardzo fajnie. Posłuchajmy, grupa Szumkot, utwór Modlitwa. Z utworem Modlitwa. No, każdy utwór jest troszeczkę inny, ja akurat wybrałem ten. Poza tym na płycie znajdziecie jeszcze trzy
inne. Fajne, jeżeli ktoś lubi zimną falę i takie klimaty, to jak najbardziej polecam. Dobrze, kolejna płyta, już ostatnia na dzisiaj, którą wam chciałem przedstawić. Biała gorączka, spokój. Jest to album dwupłytowy, dwa winyle. Ta płyta Spokój jest tak fajna, no, że w końcu musiała zatrzeszczeć na winylu, patrząc na obecną modę. No i przełomowy album Białej Gorączki z 2003 roku już niedługo zatrzeszczy na winylach. Przełomowy, bo nowe brzmienie i nowe treści. Są tu punk-rockowe hity z echami Berurier Noir, są kawałki trochę w stylu brytyjskiego anarchopunka, a są też piosenki, których do niczego nie porównacie. A w tym wszystkim oczywiście mocny, wolnościowy przekaz od cała Biała Gorączka. 15 lat po premierze, dwa czarne winyle i okładka po liftingu. Premiera około 20 czerwca, ale oczywiście już teraz możecie składać zamówienia lub też kupić ją na takich polskich festiwalach jak Ultra House Picnic, Rock na Baknie czy też Muszla Fest. Na pierwszym winylu znajdziecie 13 utworów, tak? Nie, w sumie znajdziecie na tych dwóch winylach 19 utworów. Ten zestaw dwuwinylowy Białej Gorączki kosztuje 55 zł. O. Dobra, no to podsumujmy. Dzisiaj sporo nowości na rynku winylowym. Cała anarchia mieści się w uliczniku, grupa Allianz. Nowa płyta kompaktowa UK Subs z Jezo. Szum Koc z 12-calowym longplayem Modlitwa lub też do ściągnięcia do zakupienia przez Bandcampa. No i Biała Gorączka, dwuwinylowy album za 55 zł. To posłuchajmy coś Białej Gorączki. Nietykalność. Biała Gorączka z utworem Nietykalność, płyta Spokój. Do już prawie godzina 19, malutkie opóźnienie będziemy mieli, a właściwie to nawet całkiem spore, ale to i tak w porządeczku. Wszystko pod kontrolą, spokojnie, będzie pan zadowolony. Nowy zin się ukazał, Pasażer 33 numer, nowy numer fanzina. Fanzine Hardcore Punk, wciąż na papierze, do poczytania i do posłuchania, 208 stron. Jeszcze do tego dorzucają płytę CD. W środku wywiady, rozmowy od 1125 poprzez Casted, Black Flag, UK Subs, aż do ulicznego opryszka. Oczywiście
Wysyłka od około 20 czerwca, ale zamawiać można już dziś. I powiem wam, że się skuszę. Skuszę się w 100%, ponieważ zawsze coś ciekawego znajdę na tych 200 ponad stronach. No i oczywiście jeszcze płytka CD. Premiera Pasażera na najlepszych punkowych festiwalach w Polsce. Ultra House Picnic, Rock na Baknie, Do It Yourself Fest Gdynia, Muszla Fest, więc warto zajrzeć na stoisko Pasażera. I tak jak mówiłem, wiele zespołów tam się pojawi w Pasażerze. Black Flag, Konflikt, ten pisany przez C, Kastet, Darek Dusza, Government Issue, Ira, Comintern Sect, Podwórkowi Chuligani, Prawda, ProPublico Bono, Prokuratura, Siksa, Szumkot, o widzicie, będzie coś o tej kapeli, to sobie przeczytam, Tester Gear, UK Subs, Uliczny Opryszek, Windsome in Chains. Poza tym co? Będzie wywiad z Buntem, wokalistą Licznego Opryszka, który to opowiada o swoich 10 płytach życia. Służba Bezpieczeństwa na tropie punków, artykuł, który myślę, że można by spokojnie wykorzystać u nas na audycji. Iran, ich gościnność jest bezkonkurencyjna, artykuł. No i 30 stron recenzji różnych płyt oraz zinów. 208 stron, płyta CD i to wszystko w cenie jedynie 25 zł. Myślę, że nie ma się co zastanawiać, tylko zamawiać. A teraz posłuchajmy sobie Committer Sect. Comintern Sect, francuska kapela,
No i co, moi drodzy? Dzisiaj dostałem takie poufne trochę wiadomości, ale myślę, że je powiem wam, a co? Podobno audycja TZM Punka ma wrócić do nas na antenę, czyli w cztery strony Punka, już niedługo. Oby to była prawda, oby tylko tutaj plotek jakiś nie puszczał, żeby mu zależało na tym, żeby zdobyć sławę i pieniądze. Pewnie tylko o to chodzi. Zobaczymy. My wyczekujemy. Póki co możemy się cieszyć w każdą środę po 22 audycjami Nocna Zmiana Folka. Marcin Smugły prowadzi. Audycje, które naprawdę są bardzo fajne, właśnie takie idealne do słuchania po 22, więc zajrzyjcie. A jest to tym łatwiejsze, że mamy też aplikacje na Androidy, więc słuchanie radia nie mogło być prostsze. Po prostu tam wchodzicie na naszą stronę, pobieracie aplikacje i wszystko oczywiście powinno pięknie, pięknie działać. No i jeszcze zapraszam do konkursu Smugłego. Macie ten konkurs na Facebooku, u nas na naszym Facebooku radiowym. Widnieje na pierwszym miejscu. Szósty konkurs Smugłego, japońska zagadka filmowa. Przyszykował dla was pewną zagadkę muzyczną. Otóż podczas audycji 7 czerwca przyszykował sobie wejście, gdzie no też puści zagadkę do konkursu. Można ją usłyszeć na antenie. Ta audycja jest rzeczywiście tam na YouTube. Nagrodą jest książka Baśnie Japońskie, tom drugi. A odpowiedzi, co to za utwór, wysyłać trzeba do niego na maila. Wszystko macie oczywiście i linki do audycji, żeby posłuchać tego utworu i szczegóły u nas na Facebooku. Tak więc do zgarnięcia całkiem fajna i pokaźna książka od Smugłego. Oczywiście przesyłka na jego koszt. Alkoholu prawdopodobnie nie dołącza, więc no tutaj we własnym zakresie takie dodatki do lektury. No i oczywiście cały czas rozmawialiśmy o tych koszulkach radiowych i chyba jednak stanie na tym, że faktycznie możemy zrobić parę sztuk czarno-białych koszulek, ale to dopiero po przerwie, czyli po tej przerwie dwutygodniowej, jak wrócimy, siądziemy jeszcze raz nad projektem i generalnie złożymy zamówienie, zapłacimy hajsy, a potem mam nadzieję, że będziecie jeszcze chcieli te koszulki, bo jak nie, to będę miał zestaw koszulek na kilka najbliższych parę lat i wszystkie będą takie same. Dobre i to. Dobrze, no to tyle, jeżeli chodzi o takie ogłoszenia parafialne. Jeszcze przypomnę, że w przyszłym tygodniu audycji naszej nie będzie, za to jest dużo różnych festiwali, więc będzie ciekawie. Słyszymy się dopiero za dwa tygodnie. Za chwilkę promowany zespół. Troszkę z opóźnieniem dzisiaj go przedstawiamy wam, ale jednak. A tymczasem posłuchajcie sobie grupę April, również promowana kapela przez nas i utwór Jest jak jest. Możesz wierzyć! Jest! Już tak jest!
już jesteśmy z powrotem. Promowany nowy zespół Que Pasa. Zanim się rozgadam o nich, to może posłuchajmy, jak grają. Utwór Ładuj Karabin. No a potem kilka słów o nich. Witamy nowy zespół w szeregach Radia Underground Que Pasa. Ładuj Karabin. Nikomu niepotrzebne pomniki makulatury płoną w zdobyczach naszej kultury. A ty ładuj karabin, ładuj karabin, ładuj karabin. Bo rozjebiemy czy łeb. W morzach i rzekach czysta krew, na ulicach, chodnikach czysta krew. Wojownicy o pokój zwalczają się wzajemnie. A ty ładuj karabin, ładuj karabin, ładuj karabin. Oddaliśmy im swoje życie, nasze dusze, nasze ciała. Fanatykom z krwi i kości, oni wytaczają silne ciała. A ty ładuj karabin, ładuj karabin, ładuj karabin. Rozjebiemy ci łeb. Nie ma już ciebie i nie ma już mnie. Nie ma uśmiechu i naszych łez. W świecie grasuje szara śmierć. Nie ma już nas i nie ma już was. Będzie dziać, co chwilę ktoś będzie tracił życie. Do końca swych dni musisz się bać. Naszych imion nie będzie miał to znać. Ładuj karabin, ładuj karabin, ładuj karabin. Rozjebiemy ci łeb. Ładuj karabin, ładuj karabin, ładuj karabin. Rozjebiemy ci łeb. Ładuj karabin, ładuj karabin. Que Pasa, utwór Ładuj Karabin. Skład zespołu w ostatecznej formie wykrystalizował się w kwietniu 2014 roku, debiutując już w maju po wygranych eliminacjach do Rock nad Wieprzą. Od tego czasu grupa regularnie koncertuje i aktywnie udziela się w granicach województw pomorskich, zarówno na dużych scenach imprez plenerowych, jak i rockowych klubach. Ideą przewodnią zespołu jest Do It Yourself, nieraz organizując w ten sposób wydarzenia, tworząc scenę underground niezależnie od kogokolwiek. Que Pasa grała z takimi zespołami jak Analoxi, Zielone Żabki, Bunkier, Farbenlere, Leniwiec, Apteka, Allianz czy 747, ale również z artystami spoza punkowego klimatu, takimi jak Katarzyna Nosowska, Pogodno, no ale Maryli Rodowicz na swojej liście osiągnięć niestety nie mają. Do najważniejszych wyczynów zespołu można zaliczyć wygranie przeglądu rockowego w Kołobrzegu w 2015 roku, czy drugie miejsce w Darłowskim Odkrywcy Talentów. Kapela bazuje wyłącznie na własnej twórczości, komponując muzykę punkową, sięgając do korzeni polskiego punk rocka, lecz wydając ją w żywej i nowoczesnej formie. W styczniu bieżącego roku grupa nagrała materiał długogrający w Radiu Koszalin i obecnie szuka środków od niezależnego człowieka do niezależnego wydania płyty. No, to tyle w tym temacie. Członkowie zespołu: Filip, wokal, gitara, Kuba, gitara, chórki, Patryk, bas, chórki, Dariusz, bębny i suchary.
dodatkowo Ola, Sip, Chórki i Pupil zespołu. Bardzo mnie to zaciekawiło. Jakub, kierowca techniczny i ochroniarz. I nawet mają Natalię jako menadżerkę. To też jest zaskakujące. No ale dobra, posłuchajmy jeszcze jednego ich utworu, Kłepasa. Kawałek nosi tytuł Narodowcy. Jak wam przypadł nowy promowany zespół w Radiu Underground, Kłepasa? Jeżeli podobają wam się ich kawałki, to macie możliwość oczywiście spotkania ich, posłuchania koncertu na żywo, ponieważ Kłepasa będzie grało w Bytowie na Festiwal Odbytów. Ciekawa nazwa, jest to druga edycja tego festiwalu. Festiwal Odbytów w Bytowie 24 czerwca z Napięcie i Zakaz Posiadania. Tak samo zagrają 30 czerwca Zlot nad Wdą, między innymi z Analoksami, KSU i Podwórkowymi Chuliganami. Co ciekawe, obecnie członkowie zespołu mieszkają kolejno w Szczecinie, Koszalinie, Darłowie i Warszawie, co pomimo zrozumiałych trudności nie wpływa na jakość muzyki i werwę i, jak to powiedzieli, rozpierdol na koncertach. Jedynie pokazuje, jak skład jest mocno ze sobą związany, tworząc jednolity, punkowy kolektyw. I bardzo się cieszę, że do nas trafiliście. Świetnie jest was poznać. Utwory Kłepasa również możecie czasami napotkać na autopilocie. No a również możecie ich śledzić na Facebooku. Są podlinkowani do naszej strony na www.radiounderground.org. Znajdziecie Kłepasa w promowanych zespołach i tam też macie odnośnik do ich Facebooka i powinno wszystko działać. Dobra, na zakończenie jeszcze Kłepasa raz jeszcze, Skapatia, w którym to w ciekawy sposób coverują grupę Apatia, ich bardzo, bardzo znany utwór. Posłuchajmy, a zaraz potem przechodzimy do naszego tematu głównego. Dzisiaj spore spóźnienie, ale też i sporo nowości było, których chciałem wam przedstawić i omówić, więc wybaczcie. Zresztą nasz temat główny nie jest jeszcze może tak bardzo rozbudowany, żeby poświęcać mu całą godzinkę. Myślę, że do godziny 20 spokojnie wszystko ogarniemy i posłuchamy wiele kapel z dość dziwnymi nazwami. A tymczasem jeszcze raz Kłepasa, Skapatia. Nacjonaliści hasła o wolności zamienili w przemoc. Zawładnęła nimi ta brutalna siła. Z takim nienawiści
nazizm niszcz, nazizm niszcz, nazizm niszcz, nazizm niszcz, nazizm niszcz, nazizm niszcz, nazizm. Powtarza się stara historia. Ogłupieni siłą, zachwyceni władzą, zapomnieli widma tamtej wojny. Chcą nowych obozów i nowej zbrodni. Na szczęście to tylko młodzi gówniarze. Przejdzie ten ideał jak przeminęły inne. Dla nich te ideały oznaczają siłę. Mamy nadzieję, że kiedyś im to minie. Niszcz, nazizm, 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 niszcz, nazizm. Kłepasa, utwór Skapatia. O ile te wcześniejsze kawałki bardzo fajnie wpadały mi w ucho i naprawdę nie mam nic do zarzucenia i myślę, że świetnie grają. Ten utwór również no, był ciekawy na swój sposób, ale myślę, że ta końcówka to powinno być taki refren cały czas. W sensie, jeżeli już refren, to właśnie taki mocniejszy. Po prostu moim zdaniem za lekko, te gitary za lekko, za wesoło, kawałek zagrany, a jest to utwór, który no potrzeba, żeby zagrać go z takim wykopem, mocno, to niszczy nazizm powinno być takie silne, a nie takie jak tutaj. To akurat mi tak średnio pasowało, ale generalnie oczywiście Kłepasa polecam jak najbardziej. Tutaj opinie troszeczkę podobnie na czacie. Dobra, a panel pozdrowień, Amarena napisał, siła, masa, moc, Kłepasa. Też tak można. I Old Punk, dobry czat, więcej proszę. To chodziło o te wcześniejsze utwory. No i moi drodzy, stało się. Zaczynamy nasz temat główny, dość rozbudowany i pewnie się 100 razy przy tym pogubię. Dzisiaj naszym tematem głównym są... Przesłuchamy sobie po prostu parę zespołów, które mają dziwną nazwę. Może z niektórymi się nawet nie zetknęliście, może ja się nie zetknąłem, jeżeli jakieś propozycje, czy też wasze pomysły, wasze... To, co wy znacie, takie kapele, jakie które wy znacie, a ja nie będę wiedział, to w takim razie, jeżeli coś, to piszcie, kontaktujemy się przez panel, pozdrowiem przez czata, nie będę się już tutaj motał, zaczynamy nasz temat główny. We'll be right back.
No i choćby tutaj już jest przykład, chociaż bardzo dobrze znanej grupy. Jeżeli kapele są nam bardzo znane, to te nazwy dla nas, na nas naprawdę nie robią wrażenia. Dopiero jak tam gdzieś opowiadamy komuś lub ktoś z zewnątrz usłyszy taką nazwę, zobaczy, przeczyta gdzieś, no to nagle takie, co w ogóle, jaka to nazwa, Nauka o Gównie. Albo ostatnio tak miałem, że ktoś tam się śmiał w pracy u mojego kolegi, bo się go pytali, czy słyszał o takim festiwalu, no i tutaj śmiechy, Czochraj Bobra Fest. On mówi, że no tak, jasne, że tak. Dla nas to są takie nazwy no, oczywiste, jak Defekt Mózgu, no nie widzimy w tym nic dziwnego. Pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałem Naukę o Gównie i zobaczyłem tą nazwę generalnie i próbowałem tak rozkminić, o co chodzi, dlaczego, skąd taka nazwa Nauka o Gównie. I powiem wam szczerze, że nie dotarłem do tej informacji, nie wiem skąd się to wzięło, może pewnie w przyszłości będę miał okazję być na ich koncercie, to zrobię mały wywiad i się o to zapytam, jakieś ciekawe historie. Lub też jeżeli słuchają akurat naszej audycji, to podeślą odpowiedź na to pytanie. Chyba, że wy wiecie, to też podzielcie się z nami. Nauka o Gównie. Właśnie. Dobra. No, punkowe kapele kiedyś w większości miały takie nazwy, które prowokowały, oburzały i myślę, że to było bardzo fajne i teraz niesamowicie mi tego brakuje, ponieważ od kilku ładnych lat zauważyłem, że coraz mniej punkowych kapel przybiera jakąś taką dziwną nazwę. Bardziej są skłonni wybierać poważne nazwy, albo najczęściej to bywa, że zagraniczne i potem człowiek się zastanawia, jak to w ogóle odczytać, jeżeli się da odczytać. Ha. Tak, podaliście też dużo już tutaj, dużo nazw różnych kapel. Oczywiście zapraszam cały czas na czata, na panel pozdrowień. Podajecie tutaj sporo ciekawych nazw. Zresztą pierwsza taka nazwa padła już jako komentarz do naszej dzisiejszej audycji na Facebooku i Sławomir napisał, że powiedział, że jest taka kapela o nazwie Kamień do Ogórków. Bardzo ciekawe, nigdy o tej kapeli nie słyszałem. No i powiedział, że mają stronę na Facebooku. Kamień do Ogórków tworzyli podwaliny punka w latach 79-84 w Bydgoszczy, a na ich koncerty biegali kolesie ze starego Abadonu i Warietę. Kamień do Ogórków reaktywował się w 2013 roku i cisną jak trzeba. Mają nagrania na YouTube, jak dobrze pamiętam, to tam na basie jest chyba dość młoda dziewczyna, ale polecam. Polecam sobie, zobaczcie Kamień do Ogórków, ponieważ fajna grupa. No właśnie, ale choćby Leśne Ludki z punków, też dość ciekawa nazwa. Zerkam jeszcze na czat, bo tutaj chyba Lenek podał też ciekawą nazwę. Tak, Lenek powiedział, że kiedyś była taka kapela, uwaga, tu będą w ogóle niecenzuralne słowa, tak? Węgla w chuj. No, to jest akurat niezła nazwa. Liza podał jeszcze Marskość Sromu i od niego ze wsi Sperma Wieloryba. Ha! O, Liza jeszcze podał fajna kapela Morda Cara Mikołaja. No i oczywiście z Kielc chociażby grupa, w której się udzielałem, Wielka Kupa Gówna, czyli WKG. No. Ja oczywiście tak szybciutko powiem, że no, oprócz tych zespołów, które tutaj wymieniliście, dla nas takie oczywiste są, a może dla niektórych tak mniej, Zbuntowany Kaloryfer, Ofiary Agrafki, Pogromcy Wdów i Sierot, Sedes, też w sumie taka nietypowa nazwa, no bo też pamiętam pierwszy raz, jak miałem tą kasetę Wszyscy Pokutujemy z tym takim fakolcem wychodzącym z Sedesu, tak? No to właśnie, Sedes, też ciekawa nazwa. Spółdzielnia Inwalidów, Trafo, Szalone Wróble, Trybuna Brudu, to była odważna nazwa, tak samo jak SS-20, Włochaty Odkurzacz, Dzieci Kapitana Klosa, Jezus Maria, Mamusiu Ratuj, Schizofreniczna Prostytutka Maria, Jezus Chytrus, Ojo, Dzieci Stanu Wojennego. Więc tych grup było naprawdę bardzo dużo, nie będziemy ich tutaj omawiać. Skupimy się troszeczkę też na, oczywiście na nazwach dalej, nietypowych. Jeżeli pamiętacie jakieś, to piszcie. A tymczasem posłuchajmy sobie, no póki co jeszcze klasyki, Mamusiu Ratuj, Ja Wiem. Tak łatwo cię pokoją, tak łatwo cię sprzedają, przeszują i wyprzedają.
zostać. Ja wiem, kim mam być, ja wiem, co mam zrobić, ja wiem, jak mam żyć. Popatrz, jak łatwo dałeś się kupić. Popatrz, jak jesteś głupi. Radio, telewizja to dla ciebie wszystko. To oni decydują o twojej przyszłości. Pieniądz, twój Bóg. Ja was dolewam, ja na was tam. Ja was pierdolę, ja was dopieram. Tak samo jak wy, ja również uwielbiam tę kapelę. Mamusiu, ratuj! Ja wiem! Kapela, która w 1989 roku zaistniała, niedaleko Dębicy, nie grali długo, mimo to zdobyli ogromną popularność, zaprezentowali muzykę punk rockową ze sporą dawką folkloru. Niestety około 1994 roku kolesie zmienili nazwę oraz muzykę na bardziej łagodniejszą. A szkoda! No, jeszcze z takich właśnie to mi się skojarzyła magister z wyciętą przesadką mózgową z 82 roku, kapela z Ostródy. I pierwsza ich nazwa to była WNM, co oznaczało wycięta nasadka mózgowa, lecz później Maniek, wokalista grupy, zorientował się, że nie ma nasadki, tylko przesadka. No i trzeba było to zmienić, tak? Na magister z wyciętą przesadką mózgową, w sumie tak to się stało. No, też bardzo fajna kapela, niestety no, mieli też tam parę komplikacji w swoim składzie, no, różne przygody przechodzili, tak czy inaczej też odnosili ciekawe sukcesy. Dobrze, no, nie mówimy tu też o takich kapelach oczywistych jak Kastracja, Masturbacja, tak, no bo czy też Moskwa, no bo czy, o czym tutaj mówić. Z takich ciekawszych jeszcze Ofiary Agrawki, też pamiętam, że kiedyś się zastanawiałem nad tą nazwą, dokładnie. Co jeszcze z takich grup? O, Pogromcy Wdów i Sierot. Akurat tutaj kapela dość, no, no już nie powiedziałbym dość młoda, ale założona w listopadzie 2001 roku, tak? Też ciekawa. Była taka grupa też, pewnie nie słyszeliście, Power Rangers, tak? Zespół ten przybierał wiele postaci i wiele nazw, przewinęło się przez niego wielu członków, którzy nie zdali egzaminu i odpadli, ale Power Rangers, no oczywiście powstała pod wpływem najgłupszej bajki animowanej na świecie, która robi wodę z mózgu dzieciom, które to oglądają moim zdaniem, ale tak właśnie to wyglądało. Co tam jeszcze z takich grup? Przeglądam, no tam Psy Wojny, to też nic takiego raczej. Sedes, to akurat o nim już troszeczkę wspomnieliśmy. Spółdzielnia Inwalidów, tak? Czy Smar SW, gdzie tak do końca jeszcze chyba tam też chodziły różne plotki, skąd się wzięło Smar SW. No ale Spółdzielnia Inwalidów, bardzo, bardzo fajna nazwa, taka przyjazna, punkowa. Grupa z 1988 roku z Malborka. O. Jeszcze była kapela SROM z 1991 roku z Bielsko-Białej. Co jeszcze? Stan Oskarżenia? To nie. Szambo, to taka prosta nazwa. Świat Czarownic też nie szokowała, czy tam Taniec Odrzuconych. Więc co? No, wspomniałem Trybuna Brudu, bo w sumie nawiązywanie do dość ważnej na ówczesne czasy gazety w Polsce i zmienienie Trybuna Ludu na Trybuna Brudu, no to wymagało trochę odwagi, jakby nie było. Okej. No co? To myślę, że będziemy sobie słuchać dalej. Teraz posłuchamy sobie też grupy. No będą dzisiaj różne nagrania. Od razu mówię, że w różnej jakości muzycznej, bo wiadomo, że większość tych kapel o bardzo dziwnych nazwach to jednak ma kawałki nagrane gdzieś jako tylko demo niestety. A szkoda. Teraz posłuchamy sobie grupy, która nosi nazwę Awaria Kontenera.
rzuciłem się na tronem. Już byłem w innym świecie i wyszedłem na ulicę. Miał gość w karecie i nie mogłem w to uwierzyć. Sam wszędzie leżał towar, wokół same były dziwy, a przed nami stanął browar. Nie groził już nikomu, wszystko było takie piękne. Ja musiałem iść do domu. Awaria kontenera. Mnie się jeszcze przypomniało, że jak byłem mały, oczywiście już wtedy słuchałem ostro grup punk rockowych, no to nie wiem, w wieku tam 6 czy 7 lat postanowiłem, że jak będę nieco większy i założę zespół punkowy, oczywiście to będzie nosił nazwę Topór Wojenny, bo siekiera już było zajęte. Później myślałem, że nie. Dobra, topór wojenny to brzmi trochę kiepsko, więc miało być totalne przegięcie pały. A tak czy inaczej skończyło się tym, że założyłem pierwsza kapela, którą założyłem, to nie miała nazwy, ale druga, no to nazywała się Defraudacja. Nic takiego znowu szokującego. Gruby jeszcze wcześniej pisał z Kłepasa, że Kłepasa miała się nazywać Automaty Rozrywkowe, ale już byliśmy rozpoznawalni. O. Tu jeszcze przytaczacie sporo fajnych grup, o których nawet zapomniałem tak naprawdę. Tak, dokładnie Macieju. Maciej napisał na czacie, że w drugiej połowie lat 90. Piotr z ulicznego Opryszka, kiedyś jak się wysyłało kopertę i znaczek, to wysyłał katalog, co posiada. Można było wysłać czystą kasetę i nagrywał. Z tego co zapamiętałem, to popularne i zapałki, Przewróć się na cyce mała, dobra nazwa. Czerwone kościoły, latający czołg podwodny, dzieci opieki społecznej. Dokładnie, Macieju, dzisiaj będę się posiłkował tym katalogiem, ponieważ mam ten katalog tutaj w wersji cyfrowej na komputerze i sobie specjalnie się przygotowałem dzisiaj do audycji i pozaznaczałem sobie niektóre nazwy kapel inną czcionką, żeby wam tutaj też o nich co nieco powiedzieć, a właściwie powiedzieć, że takie kapele istnieją, aczkolwiek zaskoczyłeś mnie z tym Przewróć się na cyce mała. Tego nie słyszałem akurat. A to nawet ma ten katalog w formie fizycznej, jak to właśnie Bunt mi kiedyś podesłał i tam do niego wysyłałem różne czyste kasety. Najczęściej to nagrywałem jakieś VHS, bo nie tylko chciałem mieć dźwięk, ale też i obraz. Liza podaje jeszcze, że schizofreniczna prostytutka Maria, było też z gównem do Anglii, krwawy okres, Lenek mówi, Liza, matka Buzka, zgwałcili mi tatę, nigdy nie trzeźwieć, tak, też bardzo dobra grupa, Lenku, insekty na jajach, Maciej podaje, Liza, Jasiu nie doczekał, tak, klasyka, Lenek mnie tu zaskoczył, napisał, pokaż cycki dla mnie, tak, proszę księdza, tak, więc naprawdę było sporo fajnych kapel.
które istniały. Jeszcze Lizab się chwali, że jego kapela nazywała się Karton Schron. Też ciekawe, też ciekawe. Dobrze. No tak, jeszcze są takie grupy, które tutaj wypadałoby powiedzieć coś więcej, na przykład Zbuntowany Kaloryfer, też ciekawa nazwa, czy też Zbombardowana Laleczka, no ale Zbuntowany Kaloryfer, która to kapela z roku 87 w Słupcach w Wielkopolsce powstała, a datę swojego pierwszego koncertu wybrała, żeby było śmieszniej, na 70. rocznicę Wielkiego Października. Tak więc Akademii nie było, był za to koncert na 200 osób, co jak na tamte czasy w małym mieście było sporym wydarzeniem, taki koncercik na 200 osób. No dobra. No tak, w ogóle jeszcze co ciekawe, w 91 roku na małej scenie grupa Zbuntowany Kaloryfer została na początku występu obrzucana butelkami przez grupkę pijanych punkowców, kończąc swój koncert w przepisowym czasie i zbierając gromkie brawa od wypełnionego później po brzegi amfiteatru. Tak więc takie też przygody mieli. Co jeszcze? Fajne, naprawdę ciekawe przygody Zbuntowany Kaloryfer miał. W 93 roku zespół nie został zaproszony do konkursu, jednak został zaproszony na występ i zagrał tam, organizowany przez wojsko, dokładnie, przez wojsko Festiwal do Węgorzewa. Publiczność po rewelacyjnie przyjętym koncercie nie chciała wypuścić kapeli ze sceny, a na organizatorów poleciały przedmioty, za co obwiniono zespół i sfałszowano werdykt publiczności, by grupa nie wystąpiła w koncercie finałowym przez następnych nawet kilka lat. Był Zbuntowany Kaloryfer koncertował oczywiście, a zawiesił działalność w 96 roku. Kolejna kapelka ciekawa, Zgniłe Banany, z 90 roku, powstali w Żmigrodzie, też nie mam pojęcia, chyba po prostu tak się nazwali i tyle, wypuścili parę albumów, dokładnie to chyba 3. Zgony Nestora, Złodzieje Rowerów czy Zwłoki, to też myślę, że dla nas są takie oczywiste kapele. Dobra, to co, lecimy dalej w takim razie. Ciekaw jestem, czy słyszeliście o takiej grupie Abecadło Wolnych Dzieci. Jak nie, to posłuchajcie. 1, 2, 3, 4! Pomagać chcę, uczyć się dobrze, wszystko wiesz, to gorszy duch na co dzień, potrafi się bawić. Zgodnie! Co chowojowniczu młody, z nimi ramię w ramię stanie, za to ci kaptan zielony, własność psychopata. Człowieka z otwartymi ramionami komisja czeka. Nie pomogła Hiroshima i Wietnamu nim. Dlaczego tylu głosów jeszcze się klip? Co po bojowniku młody, z nimi ramię w ramię stanie, za to ci kaptan zielony, patrząc po psychopatach. A my dobrze wiemy, my wiemy źle. I z żołnierzami matki też wiedzą, że na wojence dzieje się. Kuku wojowniku młody, twoje życie zostawiłeś na poligonie, twoją miłość wytrapałeś na ścianach więzienia. Pasność, poczuć go pan fakt. Marsz, marsz, marsz! Twoje życie zostawiłeś na poligonie, twoją miłość wydrapałeś na ścianach więzienia. Patrząc, poczuć go pan fakt. Marsz, marsz, naprzód, marsz! Ha, coś dla zuchów, tak? Abecadło Wolnych Dzieci. A jeszcze wspominacie na
Tutaj na czacie takie klasyczne też kapele jak Stereofoniczna Pralka do Szycia, Ostatnie Tchnienie Dziadka Stefana, też dobra nazwa. Sobie zawsze wyobrażam, jak to wtedy zapowiadają. Załóżmy, że jest koncert, jakiś miasto organizuje i wychodzi konferansjer, tak, zwykli szarzy ludzie przed sceną, bo to też tacy przychodzili. No i zapowiadają. A teraz grupa Ostatnie Tchnienie Dziadka Stefana. Czy też Lenek tutaj podał, rwała kwiatki dynamitem. Ha, Oskar napisał, że nie liczy się ten, co głosuje, liczy się ten, co liczy głosy. No dokładnie tak. I to nie tylko tutaj chyba, jeżeli chodzi o konkursy kapel, ale tak samo w wyborach się liczy. O, Lenek jeszcze mówi, sutki prostytutki, skazani na kaszankę, Liza, w taki syf, że gnój. No i Ustąp babciu miejsca, klasyka. I Lenek tu, wyrwani z kaftanów, a tego nie znam. Czy też Szelki Felka, a z Lizawa okolicy. No, no to tak, Abecadło Wolnych Dzieci to wysłuchaliście przed chwilką, Awarię Kontenera też. Jeszcze z takich nazw to jest Bez Krótkich Spodni, Błękitna Spawarka. Też mi się podoba. Najbardziej mi się podoba, ale niestety nie mam ich nagrań. Bolec i Lolec. To też fajna kapelka. Znaczy fajna, fajna nazwa. Nie wiem jak kapela, bo mieli tylko próbę 20-minutową z tego co tu widzę. W wielkim katalogu nagrań Bunta. Bum, Wakacje w Rzymie. Braki w Uzębieniu. Czterech Kopniętych i Fred. Klasyka. Centralne Ogrzewanie. Chemiczna Pralnia. Nie wiem kogo. Ci Piersi. O! Ci Piersi. Dokładnie. Posłuchajmy. Tak właśnie grają Ci Piersi, utwór Prostytucja. No dajecie naprawdę wiele utworów, znaczy utworów, wiele kaper o dziwnych nazwach. Motopompa 507, Wyrwani z kaftanów, Przyczłapy do Bulgulatora, Boże. Rozkurwiel, Śmierdzące Skarpety, Szofer Frankensteina, tak. A najfajniejszy by był nasz duet tutaj z Radia Underground, tak, czyli Liza Wilenek na Dzikim Zachodzie. To by mi się bardzo podobało. No dobra, z takich jeszcze dziwnych nazw to było Ci Trzeźwi. No musieli mieć przekopane, żeby się nazwać Ci Trzeźwi, ponieważ no pewnie trzeźwi może nie byli. A jak byli, to było im ciężko grać punk rocka na trzeźwo. Ciężka Ręka Chirurga jeszcze. Kapela, którą sobie za chwilkę też kupimy. Kupimy, Boże. Posłuchamy.
A mówię kupimy, bo już patrzę wzrokiem na kolejną grupę. Ciocia chleb kupiła. Pamiętam, że bardzo chciałem sobie zdobyć ich nagrania. Nie pamiętam już, czy mi się udało, czy nie. Też jak zakładałem zespół, to pomyślałem sobie, myślałem o tym właśnie, co by konferencja, czy ktoś, kto zapowiada zespół, wypowiadał. Coś, żeby było śmiesznego. I tutaj wiele kapel już niestety nazwy były zajęte. Jak na przykład kapela o nazwie Co za zespół. No, a teraz zagra Co za zespół. Tak, albo Córka księdza. No, też ciekawie. Debile. No, defekt mózgu czy defloracja to tam standard. Dobra, ciężka ręka chirurga. Posłuchajmy. Ciężka ręka chirurga, a mnie się zapomniało zupełnie, że no przecież też pomagałem przy zakładaniu kolejnego zespołu, w którym no grałem chyba przez rok albo ponad rok, Tu 154, więc taka nazwa. Mieliśmy nawet wydać płytę o nazwie Ostateczne Uderzenie, albo coś w tym stylu, Mocne Uderzenie, czy też Twarde Rondowanie. No ale widzę, że tu ładne przykłady podajecie, Lizaw, Odbyt, Majtochy. Zwłaszcza Majciochy, przepraszam. Majtochy mnie rozwaliły strasznie. No, szkoda, że takich kapel już nie ma. Nędza księdza, nieślubne dzieci proboszcza Hujoza, morfologia moczu, moralna lewatywa. Po to patrzyło się wtedy na plakat, szło się na koncert i ja sobie tak myślałem, że o, tutaj gra Denaturat, tutaj ZSMP, czy też ZSRR. Można było od razu wiedzieć, że koncert punkowy, że będzie w miarę śmiesznie. Tego troszkę brakuje ostatnio. Dobrze, z takich jeszcze kapel, patrząc na listę od Bunta, no to Dmuchane Kobiety, Do Dupy, Dom Dziecka, Dym Dająca Cywilizacja. A bardzo też mi się spodobała nazwa kapeli Dziadki w Akwarium. Dzieci Alei Spokojnych. Zresztą ich za chwilkę usłyszymy. Fragment koncertu z Raciborza z 93 roku. Ewa Braun, no też mocna nazwa, tak? Dzieci Opieki Społecznej, Dzieci z Czarnobyla, Dzika Kiszka, Dzikie Szmaty, Ej Polej, to prawie jak Oj Poloj, Erekcja Kardynała Glempa, Erotyczne Sny Kaczora Donalda, chociaż to bardzo dziwną muzykę grały te
kapelę, Ekstaza Świętej Teresy, Fioletowe Płyny Zdrowotne, Galopujące Sandały, Gluty z Kalkuty, a to taka kapela troszkę kiepska, Insekty na Jajach, już przez was wspomniane, Jezus i 13 Rozbójników, też może sobie posłuchamy, Józef Stalin, no taka oczywista i taka ostra nazwa, Kalesony Boga Wojny, Klub 6 Konfidentów, i teraz, uwaga, to musiała być naprawdę ostra kapela, Kluski z Truskawkami. No, czyli Pierogi z Truskawkami, nazwa jest jeszcze wolna, jeżeli ktoś by chciał założyć taki zespół. Kolorowe Kredki, Ławka w Parku, Latające Odchody, Kwiaty dla Agaty, a to mi jeszcze przypomniało, że w Kiercach jest grupa o nazwie Kupa, tak? Marcepanki, Martwe Dzieci Goebbelsa, to też ciekawa nazwa, Matka Boska, Magister Zwycięzcą Przesadką Mózgową, o, to jest dobra, Mrożona Kapusta, a czyli tutaj takie przetwórstwo warzywno-owocowe, widzę, na topie też było, Paniczny Krzyk Bakterii, no i wyobraźcie sobie, teraz zagra Mrożona Kapusta, a po nich Paniczny Krzyk Bakterii. Albo jakaś moralna lewatywa, tak? Ciekawa kapelka Popłoch Wśród Dziewcząt, czy też popołudniowe Kalafiory. Jeszcze Poszła Czołgiem, Spółdzielnia Inwalidów, no to klasyk punkowy. Różowy Balonik, to taka jakaś taka milutka kapela się wydaje. Smutny Żywot Genovefy, Synowie Jednej Kurwy, Szelest Spadających Papierków bodajże, Tabletki od Bólu Głowy, Taki Syf, że Gnój, Uszy Katiuszy, Uśmiech Niedopieczonego Kurczaka. A, to też, to wzięła się ta nazwa, bodajże chyba wokalista tam nazywał się Kurczak, czy też miał taką ksywkę Kurczak i stąd się wzięła kapela Uśmiech Niedopieczonego Kurczaka. A chyba też mam tutaj w nagraniach, tak mi się wydaje. O, dokładnie, Zapowiedź. O, to sobie posłuchamy za chwilkę. A później szczęść polecimy, bo widzę, że czas nam się kończy, a szkoda wielka, bo przygotowałem dzisiaj sporo nagrań, ale to się nie zmarnuje, będę je przemycał w kolejnych audycjach. Jeszcze tak szybko patrząc na listę, którą przyrządziłem dzisiaj, no to Wzdęcie Jelit, 07 Zgłoś się, Żegnaj Próchnico, Weseli Podskakiwacze. Pewnie by wymieniać można naprawdę bardzo, bardzo długo, sami wiecie, że mnóstwo jest. O! Ktoś się tutaj...